Ejo! My dzisiaj wydostaliśmy się znowu trochę z domu, bo ładna jest pogoda. I dopiero po chwili, jak już trochę pochodziliśmy, to sobie pomyślałam, że przecież ja mogłam dla Was nagrywać i pokazywać Wam kolejne fajne miejsca, a przed chwilą przeszliśmy przez fajne przejście pod mostem, ale niestety nie mogę Wam już tego pokazać, bo już jesteśmy za daleko, chyba że się tam wrócimy albo będziemy wracać tą samą drogą. Ale dzisiaj chodzimy po Listowel, a gdzie będziemy dalej, to się okaże. Także zobaczymy, co Wam jeszcze będę mogła pokazać. Ciekawostkę, że większość krajów już w tej chwili ściąga kwarantannę i ściąga te 14 dni kwarantanny, które musicie przesiedzieć w domu po przyjeździe do jakiegoś kraju, a Irlandia wprowadziła dopiero kwarantannę 14-dniową, która rozpoczęła się 1 czerwca i teraz jak każdy będzie przylatywał do Irlandii, to będzie musiał odsiedzieć przymusową kwarantannę na 14 dni. Widokowym Foynes i jak się okazało, to tutaj, na tej wodzie, kiedyś było lotnisko i zaraz Wam pokażę, skąd to wiem. A tutaj reszta informacji, które można sobie przeczytać. A stąd właśnie wiem, że tutaj było lotnisko na wodzie. Kawałek od punktu widokowego znajduje się też muzeum i zobaczcie tutaj też, co fajnego jest przy okazji obok muzeum. Przy okazji tutaj możecie zobaczyć typową roślinność na irlandzkich ogródkach. Oni uwielbiają polne kwiaty. Tutaj widać jakieś takie polne kwiaty. Nie wiem dokładnie, nie znam ich nazw, bo też nie do końca je widzę. A tak wygląda tutaj wstęp do muzeum. Niestety muzeum jest zamknięte, więc tylko mogę Wam pokazać tak z zewnątrz. Ten samolot oczywiście też można zwiedzić. Tutaj widać było nawet schodki. Ale niestety nie teraz, bo jeszcze wszystko jest pozamykane. A wszystko to znajduje się oczywiście przy trasie Wild Atlantic Way. A tutaj kilka ciekawostek związanych z samolotami. Tworzone tutaj było Boeingi 747. Najdłuższy lot trwał 20 godzin i był to lot z Londynu do Sydney. Natrafiliśmy na coś, co ja w Irlandii lubię najbardziej, chociaż nie, bardziej lubię chyba stare irlandzkie cmentarze zwiedzać, bo one mają taki swój klimat.
Ale drugą rzecz, którą bardzo lubię w Irlandii, to są stare ruiny i zabytki. O, zobaczcie. Nie można po prostu spotkać wszędzie, tylko chyba akurat dzisiaj są zamknięte, więc nie wiadomo, czy nam się uda wejść do środka. Środka nam się nie udało wejść, bo jest tylko do 18, więc możemy tylko zobaczyć tutaj na zewnątrz, jak to kiedyś wyglądało. A gdybyście chcieli wiedzieć, gdzie jesteśmy, to zwiedzamy Carrigan Foyle. To znaczy nie zwiedzamy, bo nie mogliśmy tam wejść, ale to jest Carrigan Foyle Castle. A po irlandzku tutaj jest nawet nazwa i uwaga, próbuję przeczytać po irlandzku. To się nazywa Caislean Carrigan Foyle. Tak to brzmi chyba po irlandzku. Dalej trafiliśmy na atlantycką plażę. Co prawda już nie ma słońca za bardzo, to znaczy jest za mną, o, tu trochę widać. I tu nawet niebo jest takie w miarę, zobaczcie. Ale z tej strony widać, że słoneczko zachodzi. To znaczy nie zachodzi, tylko chmury nachodzą. I prawdopodobnie będzie burza, już było słychać, że coś tam brzmi, tak że my się zaraz stąd będziemy zwijać i będziemy jechać gdzieś dalej. Mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę odnośnie piasku, który widzicie. Nie wiem, czy to tutaj w kamerze wygląda tak jak w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że jest to dość podobne. Ale piasek w Irlandii nie jest taki żółty, jak na przykład jest na polskich plażach. Tutaj ten piasek jest taki bardziej siwy, taki szarawy, jest zupełnie inny i jest taki... No może jest tak samo drobny, ale po prostu no, ten kolor jest zupełnie inny, nie wiem od czego to zależy. I jeszcze jedna ciekawostka a propos plaży jest taka, że tutaj są w Irlandii też plaże kwarcowe, można spotkać i można znaleźć mnóstwo kwarcu leżącego po prostu sobie na plaży. Pewnie zależy to od jakichś minerałów czy czegoś, tak myślę. Pewnie około 10. Około 11 w sumie dopiero zacznie się robić ciemno. Także moglibyśmy jeszcze gdzieś pochodzić, ale już jesteśmy trochę zmęczeni, także raczej będziemy się już zbierać do domu. I chyba już wam nic nie będę miała więcej do pokazania, no chyba, że jeszcze coś super kupiłam w Lidlu, ale nie sądzę. Ale gdybym nie miała już wam nic do pokazania, no to widzę się, mam nadzieję, z wami w następnym vlogu.